Dzień dobry, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu nagrywam cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. Dzisiaj mamy 11 odcinek. 11 odcinek, który jest zatytułowany Warownia aktorstwa. Dzisiaj będziemy mówili na temat zgrupowania demonicznego zwanego warownią aktorstwa. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w Pismo Święte, druga księga Samuela. Przeczytam taki troszeczkę dłuższy kawałek, żebyśmy mogli jasno i klarownie zobaczyć pewne zjawisko. Druga księga Samuela, 14 rozdział, od pierwszego wersetu do 14. Jest tutaj opisana pewna historia. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Absalom, syn Dawida, miał siostrę nader piękną imieniem Tamar, w której zakochał się Amon, syn Dawida. Amon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była to oczywiście siostra z innej matki. Tak się trapił, że zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą i Amonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskórać. Lecz Amon miał przyjaciela imieniem Jonadab, syn Shimei, brata Dawidowego, a Jonadab był człowiekiem bardzo przebiegłym. I rzekł do niego: dlaczego z każdym dniem wyglądasz coraz gorzej, synu królewski? Czy nie zechciałbyś mi powiedzieć? Amon powiedział mu: zakochałem się w Tamar, siostrze Absaloma, mojego brata. I poradził mu Jonadab: połóż się do swojego łóżka i udawaj chorego. A gdy przyjdzie twój ojciec, aby cię odwiedzić, powiedz mu: pozwól, aby przyszła moja siostra Tamar i przygotowała mi posiłek, aby zrobiła dla mnie na moich oczach potrawę tak, żebym na to patrzył, abym się posilił z jej ręki. Amon położył się więc i udawał chorego, a gdy przyszedł król, żeby go odwiedzić, Amon rzekł do króla: pozwól, aby przyszła Tamar, moja siostra, przyrządziła na moich oczach dwa placuszki, to bym jadł z jej ręki. Posłał wtedy król do Tamar, do jej mieszkania, takie polecenie: idź do domu Amona, twojego brata, i przyrządź mu posiłek. I Tamar przyszła do domu Amona, swojego brata, a on leżał w łóżku. Wzięła wtedy ciasto, zamiesiła je na jego oczach, ugniotła i upiekła te placuszki. Potem wzięła patelnię i położyła je na nim, je przed nim. Lecz Amon nie chciał jeść, ale rzekł: niech wyjdą stąd wszyscy. Wszyscy więc od niego wyszli. Potem rzekł Amon do Tamar: zanieś potrawę do komnaty, a ja przyjmę ją z twojej ręki. Tamar wzięła więc placuszki, które upiekła, i przyniosła je Amonowi, swemu bratu, do komnaty. A gdy mu je podawała do jedzenia, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej: chodź do mnie i oddaj mi się, moja siostro. Lecz ona mu odpowiedziała: nie, bracie mój, nie zhańb mnie. Tak się nie robi w Izraelu, nie popełni takiego bezeceństwa. Co do mnie, to dokąd miałabym pójść z moją hańbą? A co do ciebie, to będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. Pomów raczej z królem i on mnie tobie nie odmówi. Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował. Taki fragment, przyjaciele, nieco dłuższy, który obrazuje nam pewne bardzo silne zaburzenie, które jest zaburzeniem związanym z demonicznym zespołem nazwanym warownią aktorstwa. Widzimy tutaj Amona, który jest pod wpływem takiej warowni. Chciałbym, żeby brzmiało wam w uszach, te słowa i ta historia. Poprzyglądajcie się tej historii i rozpoznajcie pewne zjawisko, o którym za chwileczkę będę mówił. Do rozpoznania, przyjaciele, warowni aktorstwa muszą być spełnione przynajmniej 3 z tych 6, które za chwileczkę podam, kryteriów.
A więc po pierwsze, to jest niestosowna uwodzicielskość. Po drugie, to jest koncentracja na atrakcyjności fizycznej. Po trzecie, to jest teatralność, czyli udawanie dla potrzeb zaspokojenia wymogów środowiska, czy też sytuacji, w której żyje dany człowiek. Po czwarte, to jest sugestywność, czyli niejasne przekazy myśli i uczuć, mające na celu przekonanie rozmówcy, czy też grona rozmówców do swoich odczuć lub poglądów. Po piąte, to jest płytka uczuciowość. Nie ma tam żadnej głębi w uczuciowości. I po szóste, to jest poszukiwanie docenienia, czyli bycie w centrum. Jakie są, jakby to rozszerzmy to i zobaczmy, zachowania osób będących pod wpływem warowni teatralności. Spróbujmy sobie podefiniować takie zachowania. Po pierwsze, jest to brak poczucia komfortu. Taki człowiek ma brak poczucia komfortu w sytuacjach, w których nie jest w centrum uwagi. Czyli człowiek będący pod wpływem warowni, demonicznej warowni teatralności, on ma wewnętrzny dyskomfort, kiedy nie jest w centrum uwagi. Po drugie, drugie takie zachowanie to jest interakcja z innymi ludźmi charakteryzująca się niestosownym kuszeniem lub seksualnymi zachowaniami prowokacyjnymi. Są to jakby działania takiego człowieka będącego pod wpływem warowni teatralności. One są nacechowane różną formą kuszenia, przyciągania do siebie innych osób. Mają takie osoby też pewne seksualne zachowania, które są bardzo prowokacyjne. Jakby funkcjonują w pewnym całym systemie flirtu, który jest dla nich bardzo swobodnie w tym się czują. Są ludzie, którzy zazwyczaj flirtują i to jest dla nich jakby sposób bycia. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Trzecie zachowanie to jest przejawianie szybko zmieniających się i płytkich emocji. Czyli to są takie płytkie emocjonalnie rzeczy, natomiast one są szybko zmieniające się. Z jednej strony zachwyt, z drugiej strony jakby wzgarda. To są tak bardzo szybko się to wszystko zmienia u takich osób. Czwarte zachowanie to jest konsekwentne wykorzystywanie wyglądu fizycznego do zwracania na siebie uwagi innych ludzi. Czyli pewna konsekwencja w różnego rodzaju formach ubierania się, w różnego rodzaju formach zachowywania się, że to człowiek musi, on jakby jest przymuszany wewnętrznie, aczkolwiek on jest zupełnie świadomy tego, że on musi wyglądać tak, aby czyjeś oczy do niego przylgnęły. Piąta rzecz, to jest piąte zachowanie, to jest styl wypowiedzi próbujący oddać różnorodne, ulotne i zmysłowe momenty życia. To są takie wypowiedzi pozbawione szczegółów, rozmyte, niewyraźne. Ja często słucham pewnych ludzi i oni mówią w sposób bardzo malowniczy. Natomiast jest to jednocześnie pozbawione głębi. Tam nie ma konkretów. Osoba będąca pod wpływem demonicznej warowni aktorstwa, ona w swoich wypowiedziach ma bardzo mało skonkretyzowanych rzeczy. Natomiast jest tam wiele pewnej melodyki,
jest tam wiele pewnej poezji jakiejś takiej. Często tacy ludzie są odbierani, że oni niesamowicie proroczo mówią. Natomiast to nie ma nic wspólnego, to w ogóle nie leżało przy formule proroczej, ale jest jakby takie piękno tej wypowiedzi z jednoczesnym brakiem szczegółów, że to ujmuje. To jest, ja za chwilę powiem, jakie demony temu towarzyszą, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę na takie formy wypowiedzi, które są, które oddają różnorakie takie ulotne i zmysłowe momenty przy jednoczesnym braku uszczególnienia, skonkretyzowania jakiegoś zjawiska. Po rozmowie z takim człowiekiem my tak mało wiedzieliśmy, jak i wiemy, nie mamy żadnego punktu odniesienia, jednak otrzymaliśmy pewien materiał, który jest tak szeroki, tak piękny, tak kolorowy, że zaczynamy tego człowieka uznawać. O, zaczynamy go uznawać. Zaczynamy go uznać. Ależ to głęboki człowiek. To nie jest głęboki człowiek. To jest człowiek będący pod wpływem warowni aktorstwa. Szóste takie zachowanie to jest samokreowanie się, czyli autoreklama. Gdzie człowiek taki sam siebie, i to jest ustawiczne, on sam siebie kreuje. To nie chodzi o to, że samo kreowanie się jest złe, nie, bo to w ogóle to jest normalna rzecz, że my mówimy o sobie w sposób prawdziwy. Jeżeli ty masz wartość określoną, to ty określasz tą wartość. To jest bardzo proste. Jeżeli ktoś jest kowalem i ktoś do niego przychodzi i mówi, czy pan jest dobrym kowalem, jestem świetnym kowalem. Jestem wiele lat w branży. Jeżeli pan zrobi u mnie zamówienie, zlecenie, jakieś pan mi da, to ja pana nie zawiodę i zrobię naprawdę bardzo dobre dzieło, bo jestem dobrym kowalem. I to nie jest auto, i to nie jest złe. Natomiast o ile to dotyczy całego systemu życia, to mamy do czynienia z zachowaniem będącym wynikiem działań zespołu demonicznego, który znajduje się w warowni, stanowi warownię aktorstwa. Siódme zachowanie to jest wyolbrzymianie ekspresji emocji. Czyli tutaj mamy do czynienia z tego, czy ty wiesz, jak ja to przeżyłem? Jakaż to była cudowna sprawa. To było niesamowite po prostu. Ja słucham takich ludzi, mówię, no to jest po prostu bzdura, ponieważ to, co on opisuje, nijak się ma, jakby ten potencjał emocjonalny włożony w to, on nijak się ma do wartości produktu, czyli do wartości faktu. Czyli jest jakiś fakt. I teraz oczywiście ten fakt my możemy przeżywać. Natomiast i to nie chodzi o to, żeby się tonizować, bo ty, wiecie, my różne rzeczy przeżywamy i my musimy potencjał emocjonalny w to wkładać, ale jeżeli człowiek wszędzie wkłada ten potencjał, no to zaczyna być problem, bo rzeczy mają różną wartość i każda rzecz, ona ma też pewien próg przeżywalności. Jeżeli przeżywa się ponad tym progiem, to mamy do czynienia z zachowaniem żywcem wziętym z warowni aktorstwa. Ósme zachowanie to jest podatność na sugestie, czyli łatwe uleganie wpływom innych ludzi lub okoliczności. I osoba taka, ona jest podatna na sugestie, łatwo przyjmuje różne rzeczy, szczególnie jeżeli te rzeczy korespondują z jej zaburzeniami. Mały krytycyzm zjawisk kolorowych tak zwanych, mały krytycyzm, jakby brak konstruktywnej krytyki do rzeczy, tylko łatwa przyswajalność różnorakich sugestii, mówię, szczególnie kiedy one wkomponują się w teatralność tejże osoby. I dziewiąte zachowanie to jest uważanie związków
za bardziej intymne niż są one w rzeczywistości. Fakty są takie, że osoby będące pod wpływem warowni, aktorstwa, one wyolbrzymiają same w sobie wartość przeżywanych emocji w związku z relacjami z innymi ludźmi. Zapoznają się z kimś, są z kimś w relacji koleżeńskiej, natomiast w nich powstaje mentalność, to jest mój przyjaciel. Czy też ktoś takiej osobie okazał jakąś formę życzliwości i ta osoba potrafi się zakochiwać w tamtej osobie. Mówi, to z miłości, on to do mnie zrobił. Teraz on przeżywa te rzeczy, ta osoba wewnątrz siebie, malując sobie, wyobrażając sobie coś, co tak naprawdę nie istnieje. I teraz ja bym chciał opisać jeszcze bardziej takie, żebyśmy dogłębniej zobaczyli te rzeczy, opisać te zachowania, o których mówię, jeszcze bardziej szczegółowo. Więc człowiek, który jest pod wpływem warowni, aktorstwa, zwraca nadmierną uwagę na aspekt seksualny w relacjach, czyli one widzą różne formy wszędzie seksualności. Oczywiście niekoniecznie o tym mówią, ale to zaczyna się, wcześniej czy później to wychodzi, że jednak tutaj jest ten fałszywy ogląd zjawiska, że ktoś przyszedł atrakcyjnie ubrany, to ten człowiek mówi, to dla mnie on to zrobił. To on robi to po to, żeby coś tam pokazać. To bardzo różnie to bywa. Natomiast taka osoba, ona przypisuje nadmierną uwagę, zwraca nadmierną uwagę na aspekty seksualne w relacjach, jakby szuka też w relacjach takiego kąska seksualnego. Często to się nie nazywa tak, ale jest to gdzieś takie dotykanie tej sfery seksualności. Potem mamy następną rzecz, czyli taka osoba koncentruje się na własnej atrakcyjności lub jej braku. Czyli osoba będąca pod wpływem tej warowni, ona skupia się, jak ja wyglądam, czy ja dobrze wyglądam, czy aby dobrze wyglądam, a jak myślisz. I wiesz, można kogoś zapytać, jak wyglądam, ale jeżeli notorycznie kogoś pytasz, jak ja wyglądam, no to jest problem w ogóle, rozumiesz? To nie możesz się pytać ciągle, jak ty wyglądasz. Czyli jakby w takiej osobie istnieje ciągła potrzeba dobrego, atrakcyjnego wyglądu fizycznego, jeżeli chodzi również o ubranie i tak dalej, i tak dalej. Lub też braku, bo taka osoba, wiecie, zastanawia się, czy mi nie brak jest czegoś. Więc tutaj taka jest sytuacja. Następne zachowanie to jest dogłębnie analizowane, to jest to, że taki człowiek rywalizuje z innymi osobami tej samej płci o względy partnera. Czyli jest taka wyimaginowane zagrożenie. Że ja muszę być lepszy, ja muszę być ładniejsza, ja muszę lepiej wyglądać, ja muszę być taki, ja muszę być taka, żeby pokonać przeciwnika. Często w ogóle nie istnieje ten przeciwnik, ale w wyobraźni tego człowieka taka rzecz następuje. Kolejna rzecz, ta osoba taka wchodzi w liczne romanse z osobami w związkach. Bardzo często to właśnie chodzi o to, żeby są to liczne romanse, a najczęściej są to osoby w jakichś związkach. Dlaczego? Dlatego, że taka osoba musi sobie udowodnić, że jest atrakcyjniejsza niż inna osoba, niż partner tej osoby, prawda? Musi sobie udowodnić, to jest ból, te demony zadają ból psychiczny, ten człowiek musi sobie to udowodnić, więc wchodzi w krzywy kontakt. Tutaj jakby następuje docenienie. Ja go odbiłam, prawda? Ja jestem lepsza, jestem bardziej wartościowa. Następnie to taka osoba dużo fantazjuje o niedostępnych obiektach swoich uczuć, czyli tej fantazji, w wyobraźni powstają całe filmy, całe przestrzenie, których rozgrywają się różnego rodzaju tam akcje emocjonalne, seksualne i ciągle to jest jakby taka czynna część duszy takiego człowieka. Osoba taka, jak powiedziałem, że podkreśla swoją seksualność, on podkreśla ją różnego rodzaju formami zachowań, więc jest podkreślona ta seksualność. Często jest to w ogóle
takie prymitywne bardzo, ale jest to, a w innym wypadku bardzo wysublimowane. Więc jest takie podkreślenie tej seksualności. Następnie takie zachowanie to to, że taka osoba posiada umiejętność budowania w krótkim czasie pozornie głębokich relacji z ludźmi. Czy to jest w ogóle bardzo relacyjna osoba? Takie osoby zazwyczaj są bardzo relacyjne, czyli one wchodzą w te interakcje i one sobie szybko budują. Po co, żebym ja już mógł osiągnąć jakiś punkt wpływu, gdzie będę jakoś odbierany, czyli to zwierciadełko z kogoś sobie zrobię. Prawda? Następna rzecz to to, że w relacjach jest w praktyce taka osoba bardzo płytka i zmienna emocjonalnie. To jest to, o czym wcześniej wspominałem. Następnie często taka osoba bardzo często zmienia zdanie pod wpływem innych osób lub sytuacji, czyli tutaj ten wpływ sugestii. No, taka osoba jest wybuchowa, musimy to wiedzieć. Jest wybuchowa osoba, jest to osoba impulsywna. Czyli tak reaguje, bo jest jakiś tam ten potencjał energii, który jest przez cały czas podburzany, jak ta butelka z kolą. Co dalej taka osoba robi? Testuje granice psychiczne innych osób w ten sposób, sprawdzając, czy ludziom na niej zależy. Czyli jakby dochodzi do pewnych granic relacyjnych, żeby zobaczyć, jak się zachowa. Co on w ogóle, wiecie, ten wymyśla różne scenariusze. I jakby wtraża je w życie. Relacje z taką osobą są niezmiernie trudne, bo tam jest często to planowane przez dłuższy czas. I teraz zobaczymy, jak się zachowa taki człowiek ze mną. Jak on się zachowa, ten, który ze mną jest w tej relacji. Czy mnie zostawi, czy nie? Bo to się okaże, jeżeli ja tutaj rozegram pewną partyjkę. Prawda? Co dalej? No, rozpamiętuje odrzucenie bardzo taka osoba. Czy to boli ją to. Jest mściwa, bywa mściwa, nie zawsze, ale bywa mściwa. Dużo z tych ludzi to są ludzie mściwi. Następnie ma tendencję do wewnętrznego przeżywania relacji bardziej intymnie niż jest ona w rzeczywistości. To co powiedziałem, ktoś jest kolegą, ta osoba myśli, że to jest przyjaciel, ktoś się przyjaźni, ta osoba myśli, że to jest potencjalny kochanek czy kochanka. Następnie w wyobrażeniach maluje scenariusze życiowe i zaczyna je rozgrywać w działaniu, czyli jakby ten teatr wewnętrzny zostaje przełożony na różne dziedziny życia i to w ogóle bardzo kłopotliwy temat, bo się odgrywa role różne. Taka osoba wchodzi w role, które sama sobie wyreżyserowała. Tak? Dalej, obsadza ludzi w jakichś rolach w swojej wyobraźni, czyli ten to jest taki, ten to taki, to taka osoba rozgrywa pewne przedstawienie w swoim życiu. Tutaj ci ludzie, oni grają, tam jest ciągle jakaś forma gry, ten to myśli, to on jest taki, a to właśnie to teraz on na pewno jest taki, jakby to też ściśle związane z pewnymi urojeniami jest, bo to te warownie ze sobą się łączą, ja będę o tym w przyszłości opowiadał, jak one się łączą, jakie są fuzje warowni, ale tutaj widzimy takie obsesje i paranoje pewnego rodzaju. Dalej, bardzo skutecznie manipuluje faktami taka osoba. Tutaj widzimy bardzo silne formy manipulacyjne. Te fakty, one muszą grać na jej korzyść. Dalej, porusza się w niedopowiedzeniach różnego rodzaju, czyli też sugeruje właśnie. Nie mówi jasno, nie ma tej klarowności, nie ma tak, to tak, nie, to nie. Wiecie, to jest zawsze jakieś takie, a może tak, a chcę cię z tym zostawić, chcę, żebyś to rozważył. Wiesz, no a jak myślisz? I jakby niedopowiedzenia, szeregi niedopowiedzeń. Na tenie ubarwia i koloryzuje, ta hiperbola tutaj przekracza granice już jakby zasadności, prawda? Następnie szuka potwierdzenia swojego zdania cały czas. To jest cały czas takie życie. Cały czas, bo to nie prowadzi dialogu, prawda? Tylko szuka potwierdzenia swojego zdania. Następnie bardzo się broni przed poznaniem prawdy o sobie. To jest strasznie bolesne dla takiej osoby, żeby poznać prawdę o sobie. Jaki jestem w ogóle? To jest... Najchętniej o innych będzie rozmawiać, a nie o sobie. Bo
Ona całe życie coś rozgrywa i teraz wejście w ten stan nierozgrywania to jest potworny ból dla takiej osoby. I jakby ostatnia rzecz, boi się, aby inni ludzie nie znali o nim czy też o niej prawdy. Więc to jest strach, boi się po prostu. Zwracajcie na takie rzeczy uwagę. Po prostu. U siebie i u innych. Jakie mamy główne demony zasiedlające warownię aktorstwa? No mamy bardzo silnego demona kłamstwo. Dalej bardzo silny demon czary i manipulacja. Dalej bardzo silny demon lęk. I bardzo silny demon duchy seksualne. I to często mocarz jest różny. Tu mocarzem może być kłamstwo, czary, lęk albo duchy seksualne. To najczęściej najwięksi mocarze, różnie to jest, bo to potrzeba objawienia i pracy, prawda? Potem jest następne demony, to jest agresja, demon agresji, następnie demon złości, następnie demon nienawiści, następnie demon zemsty, demon morderstwa, demon chaosu, demon zamętu, demon rywalizacji, demon walki, demon chwiejności, demon niewybaczenia i demon wzgardy. Więc tutaj widzimy taki zespół z demonów, że tam mogą być inne też, ale to są takie najczęściej występujące, no i tych czterech pierwszych, którzy są bardzo, bardzo, bardzo silni i któryś z nich tam bierze zawsze autorytet. Przyjaciele, zwracajcie na te rzeczy uwagę, bo to się czasami wydaje, że jesteśmy tacy malowniczy, tacy jakby to aktorstwo staje się częścią naszego charakteru i my myślimy, że to tak po prostu jest. Wiecie, to tak nie jest. Badajcie te sprawy. Przyglądajcie się też innym ludziom i skorzystajcie z tego, co powiedziałem i Duch Święty niech was prowadzi w prawidłowych rozpoznaniach i w tym, abyście rozbijali w swoim życiu, jeżeli są warownie teatralności. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, ja dziękuję Ci za te słowa. Dziękuję Ci za mądrość, za rozum, za to, że Ty jesteś Bogiem, który objawia nam rzeczy potężne. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka, który funkcjonuje pod wpływem warowni teatralności. Ja przeklinam te warownie. Ja nie zgadzam się na działanie w Kościele tego typu warowni. W imieniu Jezusa ja je wykorzeniam. Duchu Święty, pobudzaj ludzi, którzy mają problemy z tego typu zespołami demonicznymi, do tego, aby przyjmowali od Ciebie objawienie, aby brali moc i rozbijali demoniczne siły w imieniu Jezusa. Amen.